Dzisiaj ta konfiguracja. Dzisiaj to będzie w akcji. Zobaczymy, jak się będzie sprawować. Cześć i czołem, mamy dziś sobotę. Znowu sobota. Cały ten czas leci. Tydzień za tygodniem. I tak stale i w kółko i ciągle. No ale takie już jest życie. No nic. Wczoraj była kiszonka, a dzisiaj zabieram już się za siewy. I teraz tak, muszę wyciągnąć kabinówki, muszę wyciągnąć filtr powietrza, wydmuchać wszystko, ciągnik zatankować. Działam, bo nie ma za czym czekać. Ciągnik już zatankowany do pełna pod sam korek. Wspinam się teraz pod siewnię, muszę to wszystko podpiąć i jakoś ustawić, zobaczyć w ogóle, z czym to się je. I zaczynamy siewy. Zaczynamy siewy w tym roku. Że są od czego? Tu jest od znaczników. Są te górne, te. Te są od znaczników, te. Teraz wepnę. No. O, pewno, że tak. Dobra. To. Światełka od razu. Okej. Teraz sterownik jeszcze od niego. Sterownik AM+, czy
To jest chyba tylko od ścieżek, chyba tak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja sobie wszystko podpiąłem, ogarnąłem co i jak. I coś jest, nie wiem, czy z tą kostką jest nie tak, czy tu jest źle podłączono znaczników. Nie wiem, w każdym razie znaczniki źle chodzą. Do ogarnięcia, ale nie jest tak jak powinno. Ja tutaj dam kostkę, przestawiam. Producenta też muszę przestawić, pszenicę. Dopiero się dostanę do hybrydy. Jak widzicie, dwie palety z firmy Wronkowski, tak jak mówiłem ostatnio. Ale ich raczej dzisiaj nie rozpieczętuję. Dziś hybryda na tapecie. A to będzie w kolejnych odcinkach sione. Jak tutaj siali? Jak tutaj Adrian to siał? No już widzę, że myli i wszystko poprzestawiali tutaj. Klapki w sensie są pootwierane wszystkie. No dobra, ja sobie go ustawię i jak będę miał próbę robić, będę miał robić próbę kręconą, to się do was odezwę. Witam, majstra. Co ty nakupowałeś? Po co ci tyle cementu? Żeby dziury łatać. Pod kostkę. Tak, to wiesz, teraz zapadnie. Cement... Tak, bo się zapadnie, teraz cement przyjął pod kostkę. Tak, no to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Są lekkie, możesz mi podawać. Tak wygląda hybrydka. Czepimy, co się będziemy. Są to przyjdziemy. Okrywa tata. Tata okrywał, a ja się bawię już w siewy. 13,56 kg. Masa opakowania cała. Razy 5. To powinno na hektar wysiać. Czekaj. 6. Worków? No 5. No to jest na hektar. No 5. No. 4. Jest dobry. 5. To jest 67,8 kg na hektar. 68. Trochę możemy delikatnie pyknąć. 68 kg na hektar. Na 3 hektary takie z groszem już wsypaliśmy. Więc zamykamy, jadę siać, zobaczymy, powinno się zostać z tego jeszcze i jak zasieję tutaj, bo tu mam w jednej części pola, to dopiero pojedziemy na drugą, to dosypiemy resztę. Nie? Koły? Tak.
pozostaje, nie? No dobra. Okej. Okay. Sieję pierwszą działkę, jak widzicie tutaj pierwsze po orce. Tu przejazdy mam, bo nawóz siałem. I tak to wyszło. No i pierwsze to jest takie, wiecie, czajan, to zawsze, tak jak mówię, z nową maszyną, to zawsze trzeba się obyć, opatrzeć, czy wszystko jest ok, jak to w ogóle się z tym jeździ i tak dalej. I tak to wygląda na razie, że bez komputera, z tego względu widzicie, jakie tu mamy szerokie działki. I tu sobie ścieżek nie robię, tyle to sobie wyjeżdżę potem opryskiwaczem, jak będę pryskał po prostu, no bo tu i tak to nie ma sensu. Chociaż tu i tak jeszcze, bo wychodzą tam, no powiedzmy, że prawie dwa przejazdy, a na tamtej następnej, co będę siał, to mam praktycznie jeden przejazd w jedną stronę. I to też nie, bo w jednym końcu jest trochę szerzej, więc ja sobie to ogarnę potem opryskiwaczem. A jak będę siał taką większą działkę, to tam już włączę sobie komputer, tam będę siał ładnie ze ścieżkami. Sobie zrobię pod opryskiwacz, pod 15 metrów. Już go ustawiłem, bo Adrian, widziałem, miał na 21. Ja sobie już przestawiłem to na 15. No i cygi sieję. Powolutku, no powolutku, 10 na godzinę sobie idzie. 1400 obrotów, pyka sobie elegancko, bezpośrednio w orkę. Kurz za nami. Wierzchnia warstwa już dosyć przeschła. Sieję teraz żyto hybrydowe Saturn Union, odmiana to jest Performer. Tak jak mówiłem, tutaj działka po łubinie, na podkorzeń też dostało. Tu zobaczymy zaraz, jak to będzie wszystko wyglądało bezorkowo, tam na następnych działkach. No tutaj widzicie wjazd bezpośrednio na orkę i wszystko bardzo ładnie wygląda. Wiadomo, cały ciężar praktycznie teraz wisi na wale z tyłu, no i częściowo też tu na ciągniku, ale generalnie tam na wale, więc wał to wszystko dobija. Jest ładnie to wygląda, jest wyrównane, jest to wszystko tak, jak powinno być. Rogala tutaj i dalej siejemy. Większym kawałku. Siejemy, to już sieje ze ścieżkami. Trzeci półbieg, ponad 10 na godzinę teraz jedzie, 1500 obroty, idzie generalnie sobie bardzo leciutko, praktycznie nie czuję, żeby coś ciągnął.
więc zestawem ma bardzo, bardzo lekko, a po zestawie bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze wyregulowałem trochę zagarniacza z tyłu, no i wygląda bardzo, bardzo ładnie, super, wszystko fajnie wyrównane. I sieje, co prawda, tak jak już, nie wiem czy wspominałem, ale no znaczniki nie chodzą tak jak powinny. Nie wiem czy coś tam jest z kostką, czy z czym, ale coś jest nie tak. Jak był u mnie SN rok temu, to było elegancko, bo chodziło wszystko tak jak powinno. A teraz no tak nie jest. Niedobrze, bo się rozkładają od razu dwa i potem tylko jeden się wciąga. No nie wiem, no powinno być to inaczej, nie jest to dobrze, o. Nie będę nic tam więcej się wymądrzał, bo nie wiem co jest nie tak, ale coś jest nie tak. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. No i dalej sieję hybrydę. Żyto hybrydowe. Odmiana Performer. Tak, znaczniki tak robię na dwa razy, bo jakbym robił tak, żeby się jeden ten drugi teraz opuścił i miał drugi podnieść, to bym tym jeden cały czas miał teraz opuszczony. A nawracać się tutaj z opuszczonym znacznikiem, no chwilę, moment i go urwę. Jak tak będzie i co? I Krzychu, teraz jedziesz czwarty przejazd, o właśnie. A widzicie, rozkładają się dwa od razu. To nie jest tak jak powinno być. No gdyby te znaczniki tu działały tak jak powinny, no to bym to generalnie jeszcze szybciej sobie tutaj mógł nawracać i tak dalej, bo było tylko pak pak, znacznik jest i jazda. A tak to jest na razie jeszcze takie, patrzeć czy znacznik jest dobrze i tak dalej. Więc no to jest na pewno do poprawy, ale tam myślę na kwestia, no coś jest z kostką, nie tak. Podejrzewam, że to jest tylko kwestia przełożenia kostki i już będzie ok. Więc to tam jest akurat najmniejszy problem. A tak to co do siewnika, no na pewno to trzeba poprawić, to co Adrian mówił, że on za nisko podnosi. Jak się jeszcze jedzie do przodu i tak dalej, to jest ok, ale jak gdzieś cofać czy poprzeczę, tu mam szeroką działkę i tak stosunkowo, ale na tych mniejszych jak chciałem wcześniej, poprzecz tam zrobić, o Boże, masakra. No ale no generalnie no to nie jest zestaw dla mnie, nie na te kawałki, gdzie no ja po prostu tutaj obrabiam, gdzie to robimy, no to by się zajechać szło, naprawdę. To jest zestaw dobry, jak naprawdę ktoś ma w miarę pola fajnie w dużych kawałach, to jak najbardziej, kurde, ciągnik tak nie czuje, mniejszy ciągnik też by mógł przy tym łazić bez problemu. Więc ogólnie no zestaw za mnie jest bardzo fajny, no ale na pewno nie pode mnie. O, w tym roku tak w ramach rozrywki, atrakcji, ten siewnik, ale to na pewno nie konfiguracja dla mnie. Ok, os. I dźwigamy go do góry. Widzicie? Znaczniki na dwa razy, bo teraz jakbym zrobił, to by się opuścił też drugi znacznik i by były jednocześnie dwa rozłożone i dopiero ten drugi wciągam. No ale gdzie tutaj, żeby pozahaczać? O, a jeszcze nie ten, ten musi iść. O, i teraz ścieżka, piąty przejazd, załączone. Zestawy, kiszonkę tną. Kukurydzę znaczy na kiszonkę. No. Muszę teraz iść wejść, zobaczyć jak tam z nasionami.
żeby nie było niespodzianki. Nie no, jeszcze powinno być, a być. 68 kilo wysiewamy na hektar tego żyta. Tak jest w zaleceniach, więc tak siejemy. No wiadomo, hybryda się sporo mniej sieje. Zobaczę później, jak będę siał populację z Danko od Wronkowskich, jak to będzie. Bo jeszcze tam nawet się nie wczytywałem, nie patrzyłem, ile to tam się tego sieje. Dwie jednostki chyba, tak, dwie jednostki siewne, ale ile jest we worku, nie wiem. Sprawdzę. Ostatnie działki na dziś zasiane. Jadę teraz się przepnę pod Pug albo Runeresze, zobaczę. I jadę zrobić po kukurydzach. Ale zaraz się rozpatrzę, jak wrócę do domu. Wróciłem już, suma sumarów teraz na polu nagrałem, jak talerzowałem, bo w sumie byłem talerzować, ani orać, ani wybrawać. Tylko wpiłem się pod talerzówkę, bo już po prostu no, czasu mało, a chciałem też przykryć, żeby to też nie parowało. No a sobota, no to no wiecie jak jest, jutro nie będzie robił. Zrobiłem go propadł, więc tego nie nagrałem. Pech, no i tyle. Teraz o, zrobię film na jutro i idę spać. Więc subskrybujka, ostatni odcinek. Trzymajcie się, na razie, cześć.